Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Bereszko, również jestem prawnikiem. Na co dzień pracuję w kancelarii wieżowskiej Ewerszet, gdzie zajmuję się kwestiami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Dzisiaj chciałabym przybliżyć Państwu. Problematykę również ustawy inwigilacyjnej, natomiast z troszkę innej perspektywy, mianowicie nie z perspektywy naruszenia praw jednostki i, i naruszenia prawa do prywatności, a od tej strony takich wyzwań, o których się nie mówi, a które no, stoją przed przedsiębiorcami i jak pokazują nasze wewnętrzne rozmowy i jakieś zastanawiania się, no, to tak naprawdę krąg przedsiębiorców, których ta ustawa dotyczy, no, jest bardzo szeroki, a oni nawet mogą się tego nie spodziewać. Ja mam prezentację taką uporządkowaną. <laughs> Tutaj są elementy i zakresy, i kwestie, które chciałabym dzisiaj Państwu przybliżyć. Kilka słów o charakterze regulacji, czyli czym jest ta potocznie nazywana ustawa inwigilacyjna, jaki jest zakres przedmiotowy, podmiotowy. No i kluczowa sprawa jakie rzeczywiście konsekwencje zostały przewidziane dla przedsiębiorców czyli obowiązek zapewnienia odpowiedniej infrastruktury. Nieodpłatność, czyli zobowiązanie do nieodpłatnego przekazywania danych odpowiednim służbom. No i tak naprawdę, co przedsiębiorca może zrobić, żeby w jakiś sposób przygotować się na konfrontację z, ze służbami i, i z ustawą inwigilacyjną? Co kryje się pod pojęciem ustawy inwigilacyjnej? Jest to ustawa, która została uchwalona. Ustawa z 15 stycznia została uchwalona 4 lutego. Ustawodawca dał nam całe trzy dni wakacjolegis, czyli weszła w życie 7 lutego, czyli de facto przedsiębiorcy nie mieli zbyt wiele czasu na to, żeby podjąć jakiekolwiek działania, żeby się do ewentualnej kontroli przygotować. Jakie służby. Działalność jakich służb została objęta tą ustawą. Policja, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, ABW, Agencja Wywiadu, Służba Kontrowiadu wojskowego, służba wywiadu wojskowego, CBA i służba celna, no, czyli te wszystkie, tak jakby będą najpoważniejsze, najpoważniejsze organy. Um. Ja przybliżę Państwu problematykę tej ustawy na podstawie nowych uprawnień, które otrzymała policja. Natomiast prawda jest taka, że one są analogicznie dla wszystkich tych organów, które wymieniłam, one są przyznane. Także w taki sposób. Zakres przedmiotowy ustawy, czyli w pierwszej kolejności, co mogą robić, robić służby. Do tej pory. Mm, Przepisy były takie, że służby mogły pozyskiwać określone dane na potrzeby prowadzonych postępowań. Obecnie kwestia ta została zdecydowanie rozszerzona. Mianowicie policja będzie mogła sięgać po dane w celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo uzyskiwania dowodów przestępstw, czyli podejmuje działania no nie już na konkretnym postępowaniu, tylko podejmuje działania, które. No, co kryje się pod pojęciem wykrywanie, wykrywanie przestępstw, tak? To jest pojęcie szalenie szerokie. I tak naprawdę to są każde działania, które mogą w jakikolwiek w, w sposób wzbudzić um, podejrzenia policji. Także tutaj e, to są na pewno szalenie szerokie, szerokie pojęcia. Um, co w ramach kontroli mogą robić, um, mogą robić. Może robić policja, tak. Tutaj posłużę się ustawą. Um, kontrola operacyjna prowadzona jest oczywiście niejawnie i polega na uzyskiwaniu, trwalaniu treści rozmów, obrazu, dźwięku, treści korespondencji, danych zawartych w informatycznych nośnikach danych tele telekomunikacyjnych, urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i teleinformatycznych oraz uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. Czyli zakres kontroli operacyjnej jest również bardzo szeroki. E Mój przedmówca powiedział już kilka słów na temat um, roli sądu w ramach prowadzenia kontroli e, operacyjnej. Um, sytuacja wygląda następująco. Kontrola nadal prowadzona jest e, za zgodą sądu. Mianowicie e, sąd okręgowy wydaje postanowienie zezwalające na prowadzenie kontroli. E, takie postanowienie jest wydawane na wniosek odpowiedniego komendanta, e, i co zabawne, jeżeli skonfrontujemy to, z celem, w jakim może być, mogą być prowadzone działania, czyli to wykrywanie i zapobieganie przestępstwom, taka kontrola operacyjna może być prowadzona i może zostać, i sąd może wyrazić na nią zgodę po tym, kiedy inne środki no, nie były wystarczające i okazały się bezskuteczne. Czyli tutaj również, co rozumiemy przez bezskuteczność środków podjętych w celu wykrycia przestępstwa. Że to jest tak jakby kolejna jakaś, kolejny otwarty, otwarty obszar, który nie jest w żaden sposób doprecyzowany. Jeżeli chodzi jeszcze o kontrolę sądu i o rolę sądu w prowadzeniu, w inwigilacji prowadzonej przez służby, to oczywiście jest również ta kontrola następcza, o której mówił mój przedmówca. Raz na pół roku um, policja ma składać y, takie raporty, sprawozdania z, z, z sytuacji, w których pozyskane zostały określone dane. Y, natomiast nie ma żadnych informacji o tym, co miałby zawierać taki raport. Y, ustawa nie przewiduje również żadnych wyraźnych y, uprawnień sądu, co do tego, co sąd mógłby z takimi danymi, z takimi informacjami, sprawozdaniami zrobić. Y, jest informacja, y, jest postanowienie, które mówi, że sąd rzeczywiście może po 30-dniowej kontroli przedstawić wyniki policji i to w zasadzie tyle. Tak, Także praktyka pokaże tak naprawdę, na ile sądy będą mogły mieć jakikolwiek realny wpływ na prowadzone kontrole. I poza tym pozostaje również takie kluczowe pytanie, co jednostce, co przedsiębiorcy po tym, kiedy sąd uzyska informacje o określonych danych dopiero pół roku po tym, jak, jak rzeczywiście one zostały pozyskane. Także to jest jakaś tam kolejna wątpliwość. Wracając jeszcze do tej zgody wyrażanej przez sąd na prowadzenie, na prowadzenie kontroli operacyjnej, moje doświadczenie jako pełnomocnika w różnych postępowaniach i doświadczenie moich kolegów z kancelarii pokazuje, że sądy. Niestety są troszkę bardziej przychylne wnioskom prokuratorów niż wnioskom pełnomocników procesowych. I to w szczególności widać po, po jakichś postanowieniach o tymczasowym aresztowaniu, o utrzymaniu tymczasowego aresztowania. No tutaj raczej skłaniają się ku temu, co prokurator chce. Także to też może pokazywać, jaka, ewentualnie w którą stronę będzie tendencja, i czy rzeczywiście, czy sądy będą chętnie zezwalały na takie, na takie kontrole. W ramach wnioskowania o udzielenie zgody na prowadzenie kontroli operacyjnej ma również swoją, swoją rolę prokurator generalny, który wyraża zgodę na to, żeby taki wniosek do sądu w określonych przypadkach został złożony. Możemy się domyślać po naszych aktualnych tutaj zawirowaniach prawno-politycznych i zastanawiać się, na ile rzeczywiście to będą i mogą być takie swobodne, swobodne działania. Mam nadzieję, że. Że, że nadal będą, tak. Przechodząc dalej do danych internetowych, czyli takiego nowego pojęcia, które się pojawiło i o którym również mówił mój, mój przedmówca, to są te dane dotyczące rozpoczęcia i zakończenia połączeń te, które de facto nie poruszają treści, jakie są przekazywane. Natomiast, jak już zostało powiedziane, to również są dane, na podstawie których można zbudować katalog, bardzo szerokich informacji na temat danej sytuacji czy danej osoby, tak? Bo o ile sama treść, um, treść rozmowy nie będzie mogła być pozyskiwana i nie będzie mogła być ustalana, to już na przykład numer telefonu um, i raz, że numer telefonu, dwa, automatycznie dane osoby, do której ten numer telefonu jest przypisany, długość połączenia, um, to, to już są takie dane, na podstawie których ewentualnie, ewentualne budowanie profilu danych osób no, będzie jak najbardziej e, możliwe. Jaki jest zakres podmiotowy ustawy, czyli y, jakie podmioty zobowiązane są do tego, żeby przekazywać i współpracować ze służbami w ramach prowadzonej kontroli? Y, jest to przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, tutaj nie ma żadnej zmiany w tym zakresie, operator pocztowy i, i coś, co z naszej perspektywy, z perspektywy, jako kancelarii, jak również, wydaje mi się, że z Państwa perspektywy, y, będzie najciekawsze, to są usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną. No, i tutaj zaczynają się wątpliwości, które również my mamy na co dzień w swojej własnej praktyce. Kim jest przedsiębiorca telekomunikacyjny? Jak, no jakie są kryteria zakwalifikowania danego podmiotu jako świadczącego usługi drogą elektroniczną? Cztery przesłanki, jakie muszą zostać spełnione. Po pierwsze, brak jednoczesnej fizycznej obecności stron. Usługa świadczona pomiędzy przedsiębiorcą a daną osobą polega na przekazie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy. Przekaz następuje na pod, z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych, komputer, tablet, telefon w ramach sieci telekomunikacyjnej. Nasza codzienna praca i rozmowy z naszymi klientami pokazują, że wielokrotnie oni nie mają absolutnie pojęcia o tym, że są podmiotami, które świadczą usługi drogą elektroniczną. W konsekwencji nie będą również mieli świadomości tego, że są narażeni na to, że, że będą musieli w jakikolwiek sposób współpracować z służbami, jeżeli, jeżeli zajdzie taka konieczność. Um. Opinie praktyków, z którymi się spotkałam, i rozmowy pokazują, że Raczej jest obawa ku temu, że policja będzie bardzo szeroko interpretowała to pojęcie podmiotu świadczącego usługi drogą elektroniczną, i zastanawiamy się, czy nawet nie pójdzie to w kierunku osoby, podmiotów, które wyłącznie prowadzą stronę internetową, czyli w jakikolwiek sposób funkcjonują w sieci tak, i w świadomości internetowej. Także tutaj no, ustawa jest bardzo świeża, nie mamy no, żadnych doświadczeń z nią jak na razie. Także praktyka pokaże, na ile i jakie podmioty będą angażowane i do jakich podmiotów policja będzie się zwracała. Jeszcze jedna kwestia, o której zapomniałam. Odpłatność usługi. My stoimy na stanowisku, że ta odpłatność usługi po pierwsze jest jakąś tam, jest oczywiście niezbędną przesłanką i musi zaistnieć, żeby dana usługa była, była uznana za usługę świadczoną drogą elektroniczną, natomiast ta odpłatność nie musi mieć takiego charakteru bezpośredniego, czyli jeżeli jesteście Państwo w hotelu i w ramach opłaty za usługę hotelową korzystacie Państwo z hotel, udostępnia Państwu Wi-Fi, no to świadczy tym samym um, usługę drogą elektroniczną, tak. Ta odpłatność może mieć również taki charakter no już zupełnie pośredni w postaci tego, że usługodawca um, uzyskuje upłaty z tytułu wyświetlanych reklam, tak? czyli automatycznie ta jego działalność również będzie um, zakwalifikowana jako świadczona drogą elektroniczną i taki przedsiębiorca będzie zobowiązany do współpracy z, z policją. kluczowy tak naprawdę obowiązek po stronie e, przedsiębiorców, który został, nałożony na, e, który został nałożony przez przepisy ustawy, mianowicie obowiązek zapewnienia na własny koszt e, warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej. Kropka. Nic więcej nie wiemy na ten temat. E, ustawa nie zawiera również żadnego przepisu, który mógłby stanowić podstawę do wydania przepisów wykonawczych, tak? jakiegoś rozporządzenia, w którym byłoby doprecyzowane te warunki, w jakiej my w ogóle przestrzeni możemy się poruszać, tak? czego policja może od nas oczekiwać, e, jakie to są maksymalne koszty, co się stanie, jeżeli... Um, nie wdrożymy tych niezbęd tej niezbędnej infrastruktury e, w wymaganym terminie? Jaki będzie minimalny termin na to, żeby przedsiębiorca mógł rzeczywiście taką infrastrukturę wdrożyć? Także to jest tak wiele czynników, które, które wystąpią i wydaje nam się, że to będzie tak wiele problemów po stronie mm, przedsiębiorców. A tak naprawdę no, ustawa nie daje żadnej odpowiedzi w tym zakresie. Um, Wydaje się, ale to również jest taka dosyć daleko idąca interpretacja, że możliwe będzie stosowanie jakichś warunków, do spełnienia których zobowiązani są przedsiębiorcy telekomunikacyjni w ramach już dotychczasowej działalności. Natomiast nie mamy również pewności, że, że dopłynie w, w tę stronę akurat. No i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby lokalny przedsiębiorca. No i środki po pierwsze finansowe żeby wdrożyć taki system utrzymać taki system bo kontrola tak jak powiedzieliśmy może trwać e, kilkanaście miesięcy także to jest e, to jest okres czasu w którym ten system musi w jakikolwiek sposób funkcjonować e, i umożliwiać to, to pobieranie danych e, także to z pewnością jest będzie duże utrudnienie dla przedsiębiorców e, jest rozróżnienie na zobowiązania które e, musi spełnić na infrastrukturę, jaką musi wdrożyć e, tak zwany mikro i mały przedsiębiorca, czyli podmioty, które mają albo do 10 pracowników i e, roczny obrót nie więcej niż 2 miliony euro. To są mikroprzedsiębiorcy i e, mali przedsiębiorcy, czyli tacy, którzy zatrudniają e, mniej niż 50, a roczny obrót to 10 milionów euro. E, takie podmioty zobowiązane są do Zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez policję kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. Czyli jest to również w żaden sposób niedoprecyzowane i będzie generowało takie same wątpliwości po stronie tych mikro i małych przedsiębiorców jak po stronie większych podmiotów. Kolejna, kolejne utrudnienie i kolejny problem po stronie po stronie przedsiębiorców, mianowicie. Nieodpłatne przekazywanie danych. E, ustawa o zmianie policji zmieniła również ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, e, gdzie została wprost uregulowana kwestia, że dane przekazywane są nieodpłatnie. E, do tej pory to była taka ugruntowana, ugruntowana praktyka, potwierdzana również e, przez e, orzecznictwo e, Sądu Najwyższego. E, Taki przedsiębiorca inny niż przedsiębiorca telekomunikacyjny mógł żądać zwrotu od Skarbu Państwa kosztów poniesionych w związku z tym, że musiał w jakikolwiek sposób udostępnić dane na potrzeby prowadzonych kontroli. No teraz niestety będzie ponosił koszty, koszty samodzielnie. No i to jest tak jakby kolejne ryzyko, bo nie dość, że służby będą miały zapewnioną infrastrukturę, to dodatkowo mogą te dane pozyskiwać i odpłatnie tak bez żadnych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z czego tutaj również powstaje pytanie czy to nie będzie taka dodatkowa zachęta, żeby tych kontroli no niestety przeprowadzać jak najwięcej. Co zrobić, żeby się w jakikolwiek sposób przygotować na to, że pewnego dnia zapułka do nas policja. Bo to się może zdarzyć rozmawialiśmy wewnętrznie w ramach kancelarii i okazało się, że na pytanie, no słuchaj, ale co byś zrobił? No nie wiem, a ty? No też nie wiem. To nie są działania, na jakie y, tej, ludzie czasami się przygotowują, tak? Także y, rzeczywiście istotnym aspektem jest to, żeby przeszkolić swoich pracowników, tak? Wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna w ramach struktury za bezpieczeństwo danych, za którą... Y, Recepcja czy sekretariat w przypadku wizyty odpowiednich służb y, zawiadomi, która będzie wiedziała, w jaki sposób rozmawiać. Y, co jeszcze? Y, weryfikacja procedur dostępu do zasobów IT, tak? Czyli uczulanie swoich pracowników. Y, co mogą robić, czego nie mogą robić, jakie, jakie maile wymieniać, jakie treści ściągać, jakie treści zapisywać na swoich komputerach, bo praktyka jest różna. Tak, żeby w ramach tej kontroli, która jest prowadzona dotycząca jakichś konkretnych y, sytuacji, no, służby nie pozyskały dodatkowych informacji tak naprawdę o naszej działalności, y, no, których nie chcemy. Nie chcemy dawać jakichś asumptów do, y, do prowadzenia kontroli w stosunku do, do naszego przedsiębiorstwa. Tak. Y, Wdrożenie procedur, tak, tak jak powiedziałam. E, są te wszystkie takie działania zaradcze, które przedsiębiorca jest w stanie podjąć, e, zanim, e, zanim ewentualna kontrola, kontrola się zdarzy. Czy są jakieś pytania? Bo mam wrażenie, że ja chyba wyczerpałam czas? Jeszcze chwilkę, Jeszcze także bardzo chętnie odpowiem na Państwa pytania.